Eltrox, sieć sklepów z zabezpieczeniami. Szymon, odnosiłeś wiele sukcesów na mini żużlu. teraz ścigasz się na 250. -tkach. Duża jest różnica pomiędzy tymi kategoriami? No, dość duża. Przed sezonem dołączyłeś do włókniarza, powiedz jak czujesz się w naszej drużynie? No, bardzo dobrze, pełnia dobra atmosfera i dobrze jest. W seniorskim zespole startuje Kasper Woryna. Oba jesteście z Rymnika. Wiem też, że jest on jednym z Twoich idoli. Jego obecność w klubie miała dla Ciebie jakieś znaczenie? Cieszę się, cieszę się że jest Kasper i tyle. Pomaga Ci w, w ustawieniach? Yy, prowadzicie jakieś rozmowy? Jak jest na treningu, to rozmawiamy, ale każdy się zajmuje sobą. W dzisiejszych zawodach zająłeś bardzo dobre czwarte miejsce. Jesteś zadowolony z tego wyniku? Jestem, choć mogło być dużo lepiej. A jak się dzisiaj czułeś na Częstochowskim Torze? Bo można powiedzieć, że był to taki twój debiut przed nową publicznością. Dobrze, tor był twardy, podobny do wczorajszego mm, i dobrze. Chciałem cię jeszcze zapytać o plany na ten sezon. Gdzie jeszcze będziesz miał okazję startować i co chciałbyś osiągnąć? Mm, będę startował jeszcze w Grudziądzu, we Wrocławiu, w Gorzowie i w Toruniu. I co bym chciał osiągnąć? Nie mam żadnych planów, po prostu żeby się objeździć, żeby doświadczenie zebrać i to tyle. Myślisz już o startach na 500, czy jeszcze, za, czy jeszcze jest na to za wcześnie? Na razie się skupiam na 250, w których startuję i. Dziękuję za rozmowę. Chciałbyś coś jeszcze może dodać od siebie? Dziękuję, chciałbym wszystkich pozdrowić. Dziękuję za doping. Dziękujemy bardzo. Kasper, wczoraj na to, że mieliśmy mecz ekstraligowy pomiędzy włókniarzem a patorem. Dzisiaj piąta runda Pucharu Ekstraligi 250C. Udało Ci wywalczyć bardzo dobre drugie miejsce. Jak oceniasz te zawody? No, jestem zadowolony i fajnie się ścigało. Tyle. Jesteś wychowankiem włókniarza, dzisiaj była okazja ścigać się na, na domowym torze. Czujesz się właśnie tutaj najlepiej, czy masz jakiś inny ulubiony tor? Raczej ten jest dla mnie najlepszy. Czyli tylko arena Zielona Energia? Tak. Była jakaś dodatkowa presja w związku z tym, że właśnie występowałeś przed własną publiką, bo miałeś bardzo dużo kibiców i bardzo głośno cię dopingowali. Nie zwracam na to uwagi. Masz jakiegoś zawodnika, na, na którym się wzorujesz, czy pracujesz może nad takim nad własnym, indywidualnym stylem? No Sławek, Sławomir Dawid mnie trenuje i na nim się wzoruje, no wskazówki jakie daje. Okej, okay, a na koniec powiedz, jakie masz jeszcze plany na ten sezon i co chciałbyś osiągnąć? Być, dojechać bez żadnego upadku, albo w ogóle chociaż, żeby się nic nie złamać, zdrowym dojechać. Super, bardzo dziękuję i powodzenia. Dziękuję.